Pokój dobry, kochani. Dzisiaj jest 2 lipca, 13 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia w sposób niesamowity współpracuje z dzisiejszym pierwszym czytaniem z drugiej Księgi Królewskiej. Mianowicie Jezus oprócz różnych wątków tej dzisiejszej Ewangelii powiedział takie zdanie: kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu mowa jest o pewnej kobiecie, która miała kontakt z prorokiem Elizeuszem, w którym widziała sługę Pańskiego. Wiedziała, że przez tego człowieka przemawia do niej i do wielu różnych ludzi sam Pan Bóg. I dlatego postanowiła jakoś wspomóc go. Przygotowała dla niego miejsce, w którym mógł sobie odpoczywać, nabierać sił do dalszej ewangelizacji. Pan Bóg wynagrodził ten jej dobry uczynek tym, że otrzymała to, czego tak najbardziej pragnęła. Pragnęła mieć syna, którego z utęsknieniem oczekiwała, ale niestety nie udawało się i właściwie wydawałoby się, że to już jest niemożliwe. I również w dzisiejszych czasach, jeśli spotykasz takiego człowieka, przez którego wiesz, że przemawia Pan Bóg, albo ktoś, kto jest takim sługą Bożym, którego świadectwo jest bardzo czytelne, masz taką naturalną potrzebę, żeby wspomóc jego działanie, żeby on w tym swoim ewangelizowaniu nie był samotny. Kochani, chcę Wam powiedzieć, że wielu moich braci, również ja osobiście, widzę, jak Pan Bóg działa przez różnych ludzi, którzy patrząc na naszą ewangelizację, choćby z Małym Chórem Wielkich Serc, czy na Zielonym Pastwisku, czują taką wewnętrzną potrzebę, żeby wspomóc, czy to finansowo, czy to również w jakiś taki sposób, żeby dać taką możliwość nabrania oddechu, kiedy czasem mam jakiś problem. No, dam przykład. Wybierałem się na swoją samotnię zimą, kiedy nie miałem właściwie opału i zastanawiałem się, jak ja tam opalę w tym kominku. I raptem Pan Bóg przysyła do mnie takiego Pana Jacka, który teraz mnie ogląda, który przygotował drewno, które nadaje się do tego, żeby po prostu tam przyjeżdżać, nabierać ducha, po to, żeby dalej ewangelizować. Kochani, to jest jeden z przykładów, ale myślę, że wielu braci i sióstr doświadcza dobrego serca różnych ludzi, którzy pojawiają się nawet nieproszeni, nawet nie trzeba prosić o coś, ale oni czują taką wewnętrzną, ogromną potrzebę, żeby wspomóc jakieś dobre dzieło. Kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która płynie z dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie w momencie, kiedy cokolwiek robimy i stawiamy Pana Jezusa na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. I relacje do Pana Jezusa porządkują inne relacje z ludźmi. I czasem, kochani, jeżeli kogoś nie będziemy kochali taką mądrą, Bożą miłością, to może się zdarzyć, że zaczniemy kogoś ubóstwiać, na przykład swoje dziecko czy swojego wnuka. Zaczynamy składać daninę temu bóstwu. Dziecko będzie chciało coś i my natychmiast staramy się spełnić jego oczekiwania. Nie dajemy dziecku to, czego potrzebuje, ale to, czego chce. I może się zdarzyć, że wyrośnie taki egoista, taki terrorysta i kiedyś to obróci się przeciwko nam. I również to dziecko będzie cierpiało, dlatego że będzie myślało, że ono jest pępkiem świata i wszystko mu się należy. I na nic nie będzie się starało zarobić w takim sensie, że wypracować coś w sobie. Tylko będzie wyciągało rękę i wszystko mu się po prostu należy. Kochani, jak wiecie, w minionym tygodniu miałem rekolekcję w Chorzowie dla franciszkanów brązowych i bardzo serdecznie tych braci pozdrawiam. Ale również spotkałem kilka osób, które przyznają się, że słuchają codziennie Zielonego Pastwiska i mówią wprost o sobie, że są owieczkami czy też barankami z Zielonego Pastwiska. Prosili, żebym ich pozdrowił, więc teraz drogie owieczki, baranki z Zielonego Pastwiska, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cieszę się z tych naszych spotkań, kiedy ktoś się przyznaje i prosi o błogosławieństwo. Kiedy spotkacie mnie gdzieś, to nie miejcie żadnych skrupułów, żeby po prostu podejść i powiedzieć: Ojcze, poproszę o błogosławieństwo, ja jestem z Zielonego Pastwiska. Mam nadzieję, że ta relacja nasza też będzie taką relacją braterską, ale zawsze, żebyśmy pamiętali, że w centrum i w tych wszystkich relacjach Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu i wówczas wszystko będzie na właściwym miejscu. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.